Volkswagen Tiguan 1.4 PSI. Hałasująca rolka napinająca. No i tak, musimy zdemontować napinacz, aby dostać się do rolki. Rolka ma luz, powoduje, widzicie, to głośną pracę, wycie, piski, jak i zauważyłem, że pasek zaczyna schodzić z tamtej rolki, drugiej, częściowo. I jak to zdjąć? A no, jak to teraz bywa, producent troszkę nam utrudnił, trzeba specjalne klucze. Ale ja to troszkę rozkminiłem i pokażę Wam, jak się za to zabrać. Tak, widzicie, wygląda ten klucz specjalny do napinacza. Jest to 16 podgięta, płaska, z długim ramieniem po prostu. Czymś takim popuszczamy sobie ten napinacz bądź serwis, po to to jest zrobione. Ja to tak opatentowałem, że po rozpięciu tej spinki od klimatyzacji, od przewodów i wyjęciu rurki tutaj stąd i tu, jesteśmy w stanie odchylić rurkę na tyle, widzicie, że możemy założyć klucz płaski 16, o, zwykły, jesteśmy w stanie ten napinacz zluzować. Potrzebna będzie śruba 6, którą zblokujemy sobie napinacz, wkładając ją tutaj do otworu. O, tak. I naciągam kluczem napinacz, pomagam sobie tam dłonią. O, i wkładam śrubę. I widzicie, mam zluzowane. Pasek jest luźny. Mogę go zdemontować. Napinacz odkręcamy teraz te trzy śruby. I całe to zdejmujemy. Potrzebny nam będzie 10 koronkowy taki. Klucz wpustowy. I odkręcam napinacz, te trzy śruby. I mam zdemontowane. Tutaj niżej mamy drugą rolkę. Zdejmiemy pasek. Skontrolujemy, jak ona się kręci. Tamta na dole. Najlepiej do imadła. Torksem 40 odkręcamy śrubę mocującą rolkę. Zdejmujemy starą rolkę, montujemy nową. O, podkładka. I dokręcamy. Dynamometrem sobie sprawdzę moment dokręcenia. Ok. Sprawdzone. Można montować. Montaż wykonujemy w odwrotnej kolejności. Czyli zakładamy napinacz. Łapiemy śruby. Wszystkie trzy.
Dokręcamy kluczem. OK. OK. I OK. Wymieniłem również drugą rolkę. Tu mamy tą górną. Tutaj mamy dolną. Dolną wymieniłem z całym napinaczem, bo były duże luzy. Aby się dostać do tej rolki, musimy zrzucić klimatyzację, sprężarkę odsunąć na bok i zdemontować tą łapę tutaj. Następnie skręcamy wszystko na gotowo w odwrotnej kolejności, tak samo jak z górną rolką. I montujemy pasek. Upewnijmy się, że pasek prawidłowo leży na wszystkich kołach. Jest dobrze zazębiony. I możemy przystąpić do zwolnienia napinaczy. I zakładamy 16 płaską na napinacz. I zwalniamy, wyciągając śrubę. Ujemy kołek blokujący rolkę. Gotowe. Silnik pracuje cicho. Ustało piszczenie i skrzypienie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.